Wow! Jaka grafika! Popatrz na te słońce! Świeci bardziej niż w Battlefieldzie. Jo! Popatrzcie na te tekstury. Nie wiem, czy jestem zombiakiem tutaj? Gram jako zombie tutaj? Teraz? Bo ja nie wiem. Chyba tak. Chyba tak. Ale popatrzcie na te ruchy w ogóle. Idę cię zniszczyć. Gra chodzi w 120 klatkach na sekundę na PS4. Aczkolwiek zdarzają się spadki do 60. Ale to w ekstremalnych wypadkach, jak dużo rzeczy się dzieje na ekranie, jest dużo wrogów. A, bo już czytałem na ten temat o tej grze. Ale teraz tutaj widzę, no, ta płynność jest zaskakująca. Tutaj jest w tym momencie 120 klatek na sekundę na PS4. Pięknie się to sprawuje. No tu idziemy dalej. Co tu jest? Jakaś kobieta leży. Aha! Klucz! I te efekty dźwiękowe. Te dźwięki. Co z tą kobietą? Potrzebujesz pomocy? Ona chyba nie żyje. Ale zobaczmy, co mamy w ekwipunku. Na razie mam tutaj klucz. Widzę, że można mieć plecak, maskę gazową. Za bardzo nie wiem, co to jest. Wygląda na jakiś monitor. Nie wiem, co to jest. Można jeszcze mieć apteczkę, kwiatuszek, wodę oraz skrzydełko z kurczaka. No, zapowiada się wyśmienicie. Nie mogę się doczekać, co będzie następnie. Jak widać tutaj w rogu mamy pasek od zdrowia i pasek od many. Bo tutaj można je czarować w tej grze. Ale to później odblokuje te umiejętności. Ale popatrzmy na ten bieg. No nie, no biegnie się fenomenalnie. Popatrzcie na ten ruch. Super to wygląda, naprawdę. O, wkręt, tak. Aha, to zastępuje klucz. Tak, kobitka chyba też nie żyje. No chyba tak. Albo śpi. Nie wiem, coraz lepsze. Chodzimy w krętach. A nie mam wkrętaka. Broń zniknęła. Gdzie mój wkrętak? A to chyba mi się zakopał w piasek. Chyba tak, chyba tak. Bardzo realistyczna ta gra. Tu to już nie znajdę tego. A, dobra. O, popatrzmy. Mamy jedzonko tutaj. Oho, na surowo sobie zjadł rybkę i wypił sobie. O, popatrzcie. Popatrzcie, jakie zniszczenia tutaj są. Efekt szmacianej lalki, popatrzcie, co można zrobić z krzesłami, no. Coś fenomenalnego, popatrzcie. Oho, otworzyłem tutaj włas. A widzicie? O. Tutaj widziałem wroga właśnie. Także idziemy go upolować.
Pobiegniemy w jego stronę, zobaczymy. Szarża z rurą! Ciężko trafić, ciężko, to jest gra ciężka. Ciężka gra, bo to wymagająca jest ona. Dawaj, dawaj. Czytałem o tych, że jest bardzo ciężko do przejścia. Gdzie ten gościu? Dawaj, dawaj! Gość jak chodzi po tych górach. W końcu żołnierz wyćwiczony. Dawaj, dawaj! Muszę poczekać trochę. Szarża! Nie widzę go. Jest! Jest! Ha ha! Mam go! Jest pistolet. Aha, muszę mieć plecak, dobra. I w końcu znalazłem plecak. W końcu. Wow. W tej grze się wcielamy w postać żołnierza, który jest wyćwiczony w spinaczkach. I można bezproblemowo wspinać się po górach i to lepiej niż w Skyrimie. Popatrzcie sami. I nawet nie potrzebuję konia do tego. Jest naprawdę ta gra super. Są pewne tutaj niedopracowania, na przykład drzewa nie przylegają dobrze do podłoża. Ale tu twórcy mieli tyle pracy na głowie, że już z czasu im nie wystarczyło, żeby tutaj wszystkie takie szczególiki dopracować. Także to jest kwestia zrozumiała. Idziemy dalej. No i zbliżamy się do jakichś drzwi. Zobaczymy, co się kryje tam za tymi drzwiami. Zobaczymy. Jakieś niespodzianki? Proszę bardzo! Grota! I plus, wielki plus dla stwórców, że są polskie tutaj napisy. No okej. Nowa lokacja, grota. Nie mogę się doczekać. Także eksploracja pełną parą. I tutaj widzę roślinność, po której można się wspiąć. Coś cudownego. I schody. A, tu jeszcze jest jedna droga. Nie wiem, którą wybrać. Ale pójdziemy prosto, zobaczymy. Remember, we have to capture him. He cannot escape. He has seen us. Yes, sir. Tu chciałem wspomnieć, że jak skaczę, to słychać kobiecy głos. Ale jak biegnę, to tak słychać jak facet by to biegł. Także ja nie rozumiem tego, co tu chodzi. Czy mam dwie płcie? Wyszedłem z groty. Jestem już w nowej lokacji. Widzę wroga. Idę się tam zakraść. Moją zacną rurą. Nierdzewną. Fajny dźwięk. I soundtrack się włączył.
Zakradamy się do niego. Bo rura tutaj jest. Drink, jedzonko, apteczka. Dobra. Oho, zabić. Proszę bardzo. Trofeum kolejne. Ja nie wiedziałem, że tutaj mam nóż. Bo we wpunku tego w ogóle noża nie ma, także to jest bardzo dziwne, ale dobra. Zabiłem pana Murzynka. Głowa mu się, nie wiem, chyba... Co, on słucha muzyki? Co jest grane? Kurwa. Ojeju. Ale dobra, mam jego broń. To się liczy. Także przetestujemy tą broń na wrogu. Jeden się tutaj zbliża. No, wytrzymałem. Mam go! Dobra, uleczę się apteczką. Proszę bardzo. Także podążam po plaży. Zobaczmy, co napotkam tutaj. Widzę jakąś tutaj wieżę. Nie wiem, czy mogę w ogóle łódką płynąć. Zobaczymy. Wiem, że tutaj jest woda skażona. Proszę bardzo. O, kusza! Ho, 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 i bełty. Wow, wow, wow. Proszę bardzo, trofeum. Wow, 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 ale już plecak zajęty cały. Ciężko będzie. Okej, ja nie naładowałem. Zbliżam się do potwora pierwszego w grze, w lesie. To będzie coś wspaniałego, ale boję się bardzo. Nie wiem, że... Może go poczęstuję z kuszy. Ta kusza jest wyśmienita w tej grze. Wow. Za pierwszym strzałem, yeah, trofeum jest. Także kusza. Całkiem, całkiem. Zobaczmy, jak to wygląda. Ciężko określić, co to jest. Nie wiem. Krzyżówka ryby z psem i z owcą. No, tak bym powiedział. Także progres w grze. Mam maskę przeciwko promieniowaniu. Wyglądam jak stalker teraz. Zdobyłem nową broń. I muszę się teraz udać na tą wieżę. Jeden przeciwnik z tego, co widzę, tam jest. Dobra, płyniemy. Idziemy po drabince. Po schodkach.
Zobaczymy, jak to się zakończy. Jakie dźwięki, kurwa. O, tablet. I trofeum. Panika. Okej. No to idziemy tam. Także płyniemy, płyniemy. Zbliżam się do laboratorium. Już niedaleko chyba. Jeszcze płyniemy, dobra. Muszę nabrać trochę tlenu. Dobra. Chyba tędy. Jednak chyba tędy trzeba było iść. Tam, gdzie były te deski. Jestem na lądzie, uwaga. Zaraz, zaraz, dostałem trofeum. O, mogę się wspiąć, dobrze. Aha. Aha, super. Chyba z pragnienia umarłem, ale dobra. Taki szczegół. Także zbliżam się do laboratorium. Już widzę drzwi. Tutaj coś jest. Da się rozbić te skrzynki może? Tych się nie da otworzyć. O! Dźwięk blachy. Aha. Można otworzyć. Jestem spragniony, potrzebuję napić się wody, bo padnę znowu. Gdzieś tutaj musi być jakaś butelka wody. Zbliżam się do kosmity. Zobaczymy z kuszą. Kurwa, przeżył to. Dobra. Jeden był tylko? Jeszcze są tutaj. O nie. A, dostał. Dobra, jeszcze jeden. Chodź, chodź. A, oberwał. Dobrze. Drink.
To mi się podoba, to mi się podoba. Apteczka. Oh yeah, baby. Boom headshot! Jakiegoś ziomka spotkałem. If you want to see your family again, you better find out another way to reach me. I'm the only person here on this screwed island that can help you. So hear me out, okay? Get back to the laboratory room below and find a passage in the water flushing system. I'll be waiting for you on the other side. Be quick. All right. No dobra, muszę się cofnąć. Najgorsze to jest to, że mi się... woda skończyła. Kurczę, skąd oni pojawili się? Wody nie mam. Jakże kontynuujemy rozgrywkę. Powoli mi się amunicja kończy, już mam pistolecie. Dobra. Gdzie ten naukowiec? O! Proszę. I never bet you will make it. The situation in the laboratory is critical. We are leaving the island. The experiments didn't go as planned. It got out of hand. But you can still save your loved ones. Don't ask me why I'm helping you. Maybe I should have known first how things really were. Now listen. Not all captured humans have been used for testing. And they are bringing survivors to a hidden place. Reach the heliport and hope it's not too late. I'll stay here. My colleague is trapped, and I have to find her. Take this weapon. You'll need it. Okay. Okay. Co to kurwa jest? Co to ma być? Co to było w ogóle? Nie słyszał, kurwa, i nie widzi tego. Super. Kurwa, nie mogę z tej gry. Ja pierdolę. Kurwa, głośniej jeszcze, głośniej! No nie, jeszcze piorun. Zbliżam się do helikoptera. Ale nie wiem, kto... Co, no to jest kobieta z pistoletem, czy co? Nie wiem. Nie, zakładnij. Okay.
Moją żonę zabrali. No i co teraz bidulka pocznie tutaj? Zaraz się okaże, że to tylko sen. My darling, I will take care of you. Ja pierdolę. O kurde. Nie no, szczerze powiem. Szczerze powiem, że gorszego krapidła nigdy nie grałem w życiu. Miałem chyba 8 crashy w ogóle. Sterowanie jest takie przesrane, że ciężko kogoś wycelować w ogóle. Już porty z PlayStation 2 o wiele lepiej chodzą niż ta gra. O, masakra. Co ja mogę tutaj powiedzieć? Ciekawi mnie, ile ludzi pracowało nad tą grą. Trzyma to 50 ludzi w sztabie. O, masakra. Ale przeszedłem. To się liczy. Kurwa, ta roślina oddycha.